Państwa, witam Państwa, Anna Kuczyńska, witam na kanale Dobry Szlak. Jesteśmy w miejscowości Emilia, powiecie Zgierskim, w tej chwili Froty Stronników. Zapraszam na relacje, oczywiście żenia, oczywiście górę komentarzu, proszę o opinię, proszę o wsparcie kanału. Zapraszam. Jesteśmy z panem Damianem Okoniem, organizatorem tego protestu i w Emilii, właściwie trzech protestów tutaj, tak, w okolicy? Tak, protesty są zlokalizowane w trzech lokalizacjach. Zgierz, ulica Aleksandrowska, Emilia i miejscowość Biała, zjazd z autostrady. Proszę mi powiedzieć, dlaczego państwo protestujecie dzisiaj? Polityka Zielonego Ładu i polityka wspólnej i WPR, czyli wspólna polityka rolna, bardzo dotyka gospodarstwa rolne. Są zapisy godzące się z prawidłową agrotechniką. Mamy zakazy, nakazy, jest odbierana nam wolność. A co państwo tym protestem chcą uzyskać? My żądamy od władz, od ministra, od naszego Sejmu, Senatu, żeby wzięli nasze sprawy na światło dzienne, żeby zaczęli debatować i chcieli odrzucić całkowicie ten Zielony Ład i wspólną politykę rolną. To jest nasz główny postulat. Kolejnym postulatem, który wnosimy, jest wprowadzenie kontroli jakości napływającego ziarna z Ukrainy, wprowadzenie całkowitej blokady na czas regulacji importu spoza Unii Europejskiej, nie tylko z Ukrainy, ale też z krajów Mercosuru. Ja dziękuję. W takim razie panu wiem już, że musi pan już pan lecieć. Więc bardzo dziękuję za ten króciutki wywiad i ja sobie tylko stoję, pokręcę, jak widać za nami jest trumna. Tak, trumna naszego wspólnego rolnictwa. Tam wszyscy skończymy, jeżeli nie obalimy Zielonego Ładu. Polskiego rolnictwa? Nie tylko polskiego, europejskiego rolnictwa. Bo polityka Zielonego Ładu dotyczy całej Europy. Nie jest to tylko przepis obowiązujący w kraju naszym, w Polsce. Ona dotyczy wszystkich europejskich, wszystkich gospodarstw europejskich. Wiem, że nie tylko w Polsce się odbywają protesty. Cała Europa rolnicza jest w formie protestów. To widoczne w mediach społecznościowych. Rolnicy wyrażają swoje niezadowolenie przeciwko tym wszystkim regulacjom, które chcą nam wprowadzić, narzucić. Bo nie jest to prośba, jest to rozkaz. My to mamy zrobić. Nie ma ustępstwa, nie ma drogi wyjścia. Jeżeli chcesz, to albo się zgadza tym, co my proponujemy, albo nie. Jeśli my się zgodzimy, to my upadniemy. Jeżeli my upadniemy, to będzie do Europy docierała żywność importowana, która nie jest produkowana w tych standardach, których europejskie gospodarki produkują na ten moment. Jest wiele pestycydów, które zostały w Europie wycofane, natomiast w krajach Mercosuru i na Ukrainie one są całkiem dostępne. Jest bardzo głośno o tym, że ziarno sprowadzone z Ukrainy i produkcja potem tego ziarna pasz, pojawiają się upadki, pojawiają się poronienia, pojawiają się choroby układów pokarmowych, obserwują to rolnicy. I twierdzą, że nie ma ich zgody na import, to szkodzi to polskiej gospodarce. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Thank you.